Zadałem mu jedno bardzo proste pytanie, dlatego że już musiałem potem jechać do Warszawy z powrotem. Jakie mam opcje? W sposób satysfakcjonujący może śpiewać o wiele więcej osób, niż przyjęło się uważać. To nie jest łatwa rzecz otworzyć się przed kimś, zaufać mu. Fajna rzecz, żeby rozpocząć, żeby sprawdzić bardzo wiele rozwiązań. Teraz wracając do tej odwagi, o której Pan powiedział, to jestem ciekawa, jak dużo jest osób, które na przykład początkowo strasznie się stresują i na scenie nie trafiają w te dźwięki, w które by chciały przez stres, po jakichś tam wskazówkach właśnie, po jakichś złotych radach stają się bestiami na scenie i się otwierają. Czy takie przypadki w ogóle są? I jak często w ogóle pracujecie nad tym, żeby ten stres pokonać? Jak dużo jest ludzi, którzy ma z tym problem? W pewnej mierze z każdym trzeba nad tym pracować. W pewnej mierze. Ja patrzę na to dwuwymiarowo. Są osoby, które potrzebują tak zwanego quick fix. Potrzebują szybkiej porady, jak zrobić coś, na czym się skoncentrować, o czym myśleć. I jakby to jest coś, co się przydaje i możemy z tego korzystać, super. Docelowo natomiast, ja patrzę na to bardziej długofalowo, dlatego że dla mnie jest to kwestia osadzenia się w pewnej tożsamości, dlatego że jeżeli wokalista jest pewien, kim jest i co chce osiągnąć i dlaczego wychodzi na scenę, to kwestie stresu stają się drugorzędne. Oczywiście nie od razu i to trwa, to jest proces, żeby to zrozumieć, przyjąć i zacząć patrzeć przez ten pryzmat na siebie samego w trakcie występowania i tak dalej. Ale dowodem dla mnie to, że ktoś się stresuje na scenie w taki sposób, że jest sparaliżowany i nie może wykonać tego, co chciał zrobić, jest to, że nie wie do końca, po co wszedł na scenę, nie ma tej pewności, albo kompletnie nie wie, jak to zrealizować. Dlatego właśnie na drugi punkt odpowiadamy nauką techniki i narzędziem, które jest każdemu potrzebne, a na pierwszy punkt odpowiadamy przez zadawanie trudnych pytań, które zmuszają do konfrontacji. Oczywiście to w kontekście każdego artysty wygląda inaczej. Każdy jest gotowy przyjąć co innego, każdy jest gotowy na bardziej solidną albo delikatną konfrontację i to jest też na tym polega nasze zadanie, żeby rozróżnić, kto jest na jakim etapie i żeby poddawać im rzeczy, które oni są w stanie przyjąć. Nie chodzi o to, żeby krzyczeć na ludzi, którzy do nas przychodzą, że jeszcze nie jesteś tam, gdzie powinieneś być, jeszcze to jest bez sensu albo coś tam. To jest ten stary model edukacji, który nie do końca jest tym, z czym się zgadzamy. I te drobne kroki tak drążą w to poczucie, co ja chcę osiągnąć w momencie, kiedy wchodzę na scenę. Co w biznesie jest jasne, dlatego że jeżeli mamy plan biznesowy, to ten plan biznesowy zakłada bardzo konkretne cele, bardzo konkretne działania, bardzo konkretne narzędzia, z których będziemy korzystać do tego, żeby osiągnąć te cele, które z kolei wynikają z jakiejś tam potrzeby wcześniej rozpoznanej. Trochę inaczej patrzymy na to w kontekście artyzmu na scenę, dlatego że myślimy, że jestem taki wspaniały i utalentowany, że na pewno sobie ze wszystkim poradzę. W pewnym sensie na pewno. W pewnym sensie na pewno tak. Tylko jedną rzeczą jest wyjść na scenę i zaśpiewać, a drugą rzeczą jest chwycić każdego z widzów czy słuchaczy, żeby osiągnąć w nich efekt, który chcemy osiągnąć, a nie tylko, żeby przybić sobie piątkę, dałem radę i tyle. Więc to jest kwestia, która leży o wiele głębiej z mojej perspektywy, niż tylko na zasadzie szybkich porad, którymi też dysponujemy, jeżeli nie ma innego rozwiązania. Na przykład wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że ktoś przychodzi do mnie na przykład po raz pierwszy i mówi, że no, nagrywam płytę i chciałbym się do tego przygotować. Ja mówię, super, kiedy nagrywasz tą płytę? Jutro. Więc takie sytuacje też się zdarzają, więc wtedy musimy pracować z tym, co mamy. I dajemy bardzo konkretne uwagi, bardzo konkretne zadania dla wokalisty, na których ma się skupić podczas nagrywania i tuż przed, żeby był w stanie wykonać to, co ma wykonać możliwie jak najlepiej w danej sytuacji. Ale jeżeli mamy ten komfort i mamy więcej czasu, to ja bardzo lubię pracować głębiej z ludźmi,
nad kwestią pewności siebie, która wynika z tego, że wiedzą, kim są. I dzięki temu, jak oni mają tą pewność, to niezależnie od tego, z jaką reakcją z publiczności się spotkają, to ich to nie wybija ze skoncentracji na tym, co chcą zrobić na zadaniu i na tym, co chcą przekazać. Teraz takie pytanie, na które może Pan odpowiedzieć trochę ze swojego doświadczenia może. Co poradziłby Pan rodzicom dzieci, które dzieci są utalentowane muzycznie, a przynajmniej rodzice tak przypuszczają, że są utalentowane, jaką ścieżkę wybrać? Czy w jakim kierunku iść? Czy to ma być, nie wiem, szkoła muzyczna, czy jakieś ognisko? W jakim wieku w ogóle zacząć nad tym pracować? Nie ma złego wieku, żeby zacząć pracować nad tym. Ja sam zacząłem grać na instrumentach klawiszowych, kiedy miałem 6-7 lat. Pamiętam, że przez około rok wierciłem dziurę w brzuchu moich rodziców, żeby mnie zapisali na zajęcia z keyboardów i oni po roku stwierdzili, że wiesz, on chyba jest poważny, jeżeli o to chodzi, i mówi zupełnie serio. Więc zauważyli, że moja pewnego rodzaju wytrwałość w dążeniu jednak jest tym, o co chodzi. I zdecydowali się na ten krok. Więc jeżeli dziecko wykazuje pewnego rodzaju wytrwałość, nie tylko utalentowanie, dlatego że jest bardzo wiele dzieci, które potrafią trafić w dźwięk, pięknie zaśpiewać jakiś fragment. Pytanie polega na tym, czy one chcą to robić. Oczywiście możemy pchać kogoś, żeby to robił, był w tym świetny. Natomiast trudność polega na tym, że wtedy przy pierwszej okazji, kiedy one mają okazję zadecydować na swój własny temat, często rezygnują i odwracają się, już nigdy do tego nie wracają. Tak było z wieloma dziećmi, które zostały wysłane do szkoły muzycznej, gdzie musiały grać na fortepianie, klasykę najczęściej, czego nie znosiły, ale były zmuszane do tego, chodziły do szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy liceum, przez ileś godzin to w ciągu dnia zajmowało, potem po południu jeszcze do szkoły muzycznej, czego konsekwencją jest totalny brak życia towarzyskiego. No, to jest doświadczenie. Dokładnie, nie? Więc ma się poczucie, takie dziecko ma poczucie alienacji i jakby dużej samotności. Ma narzędzie, którego nie do końca chce mieć, nie wie jak z niego skorzystać, a to narzędzie budzi frustrację jeszcze dodatkowo. Ja pamiętam, że ja byłem z kolei tak zafascynowany tematem, że ja musiałem mieć dyscyplinę, która polegała na tym, że ograniczałem ilość godzin, które siedziałem przy instrumencie, dlatego że miałem tyle rzeczy do zrobienia, bo jeszcze interesowałem się programistyką, jakimś w ogóle komputerami, kochałem matematykę, lubiłem kopać w piłkę z moimi kolegami i tak dalej, więc było tych rzeczy dużo, więc w tym kontekście ta dyscyplina wyglądała trochę odwrotnie niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc ja bym stwierdził, że taka wytrwałość młodej osoby jest bardzo istotnym czynnikiem, która pokazuje, na co na horyzoncie możliwości dana osoba się chce zdecydować. Ona nie musi mieć pewności, jeżeli o to chodzi, dlatego że to jest spektrum wielkich możliwości, a to dziecko jeszcze nie wie, co w ogóle mogłoby zrobić, ale wie, co je interesuje bardziej niż inne rzeczy. Więc na to chciałbym, myślę, że byłoby sens kłaść uwagę. Po drugie, jeżeli odkryjemy takie zainteresowanie i talent w dziecku, to na pewno nie traktować tego rodzaju działalności zawodowej czy jakkolwiek jako kaprys, jako zajęcie, które nie ma sensu, bo trzeba mieć normalną pracę, żeby móc robić takie rzeczy. To jest taka hierarchia, mamy taką hierarchię przedmiotów, które są ważne i pożyteczne i są inne, które są fanaberią. I zazwyczaj te artystyczne, taniec, muzyka, aktorstwo, tego typu rzeczy, to są rzeczy, które są spychane na dalszy plan, no przecież nie zrobi się na tym pieniędzy, nie utrzymasz rodziny i tak dalej. No i my jesteśmy najlepszym dowodem na to, że to jednak jest możliwe. Dlatego, że nasz rynek jest niesamowicie dynamicznie zmieniający się i potrzebuje nowych rozwiązań. Myślę, że w naszych czasach i na pewno na naszej szerokości geograficznej kreatywność jest czymś, czego niesamowicie bardzo potrzebujemy. Niezależnie od tego, na czym tej kreatywności się nauczymy, potem możemy z niej korzystać do wszystkiego. Więc jeżeli jest ta wytrwałość i chęć w dziecku, ja przede wszystkim nie bagatelizowałbym tego jako zasobu. To jest niesamowicie ważny zasób, potrzebujemy go
na rynku ogólnie, w społeczeństwie bardzo tego potrzebujemy, zmiany sposobu myślenia na temat tego, co wolno, czego nie wolno, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Myślę, że przez to bardzo nasze społeczeństwo cierpi. I wtedy poddawać takie możliwości, które oczywiście są realne. Teraz na szczęście mamy niesamowity dostęp do informacji dzięki internetowi, YouTube'owi i tak dalej, na którym można znaleźć mnóstwo informacji. Rynek, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, edukacyjny w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę, już się mocno zmienia i jest naprawdę coraz ciekawszy. Więc raczej zachęcanie, może niekoniecznie decydować się tylko na jedną rzecz, dlatego że ja pamiętam, że miałem taki okres, w którym byłem w szkole muzycznej, pracowałem w banku, w dziale najpierw księgowości kredytowej, potem sprawozdawczości finansowej, a w weekendy studiowałem na SGH, więc generalnie to było bardzo ciekawe, bo nie miałem wolnych godzin ani minut, ale robiąc jedną rzecz, będąc w jednym środowisku, odpoczywałem od dwóch kolejnych, więc ta różnorodność to było coś, co bardzo mi pomogło docenić to, co robię i wybrać to, na co ostatecznie się decyduję. Więc ani nie zniechęcanie, bo to jest głupia rzecz, bo nigdy nie będziesz aktorem sławnym, który zarabia wielkie pieniądze, ani wokalistą, ani muzykiem, ani nic, czym takim, ani już takie stawianie tylko na jedną kartę w sytuacji, w której ktoś ma 7 lat. To jest niekoniecznie dobre rozwiązanie. Ja myślę, że super będzie znaleźć kogoś, kto jest merytorycznie rozwinięty w kontekście pracy z młodymi ludźmi, który może zasugerować konkretne rozwiązanie, żebyśmy wybadali, na ile to jest dane dziecko. Oczywiście nie wiem jeszcze, o jakim wieku teraz mówimy, ale mówię bardzo ogólnie. Na ile to jest zainteresowanie, na ile to jest kaprys, na ile to jest faza, a na ile to jest coś, o czym dane dziecko może jeszcze nie wiedzieć, ale jest to coś, co chce robić całym sobą. Bo tak też może być. Bo są ludzie, którzy muszą się ruszać, żeby myśleć. Są ludzie, którzy muszą mieć ręce na klawiaturze fortepianu, żeby myśleć, bo w ten sposób się koncentrują. A są tacy, którzy muszą śpiewać, żeby myśleć. A są tacy, którzy muszą siedzieć przy biurku i koncentrują się najbardziej intelektualnie, tylko i wyłącznie matematycznie. Nie? Pewnie, jasne, że tak. To w jaki sposób dana osoba postrzega świat, myślę, że jest tym, co musimy zauważyć w pierwszej kolejności. Bo jak będziemy wiedzieć to, to wtedy będzie łatwo podsyłać te rzeczy, które będą w stanie rozwinąć daną osobę, niezależnie od tego, na jaką ścieżkę zawodową, jakkolwiek to nazwiemy, ona się w przyszłości zdecyduje. Myślę, że po tym wywiadzie każdy, kto nas obejrzy, wybierając waszą szkołę, wybierze też trochę taką ideologię i podejście życia, bo tutaj fajnie pan to przedstawił. I na koniec chciałabym zapytać, gdzie stacjonujecie i gdzie was znaleźć, na przykład gdzie w internecie? Wystarczy wejść na stronę voiceprogress.com. Jesteśmy ulokowani na Placu Grzybowskim w centrum Warszawy, więc jest bardzo łatwo się do nas dostać. To jest mała, piękna kamienica przy Placu Grzybowskim, numer 10. Także serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o zajęcia i to, jak można się do nas zapisać, to są 3 opcje, wszystkie są dostępne na stronie voiceprogress.com. Jest też możliwość zapisania się online do nas, bez konieczności dzwonienia czy pisania maili, także bardzo serdecznie zapraszam. Super, bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, zapraszam wszystkich do szkoły na lekcje.